Dlaczego zatem to słowo jest związane z piosenkami? Na przykład mówi się hity lat 90. Czy to jest prawdziwy hit? A zatem to słowo da Ci wiele możliwości w języku angielskim, frazale, codzienne powiedzenia, wiele znaczeń i inne związki frazologiczne związane właśnie z tym słowem, to mnóstwo możliwości w swoim codziennym, anglojęzycznym życiu. I tak też dziś chciałbym przedstawić Ci to słowo. Celowo nie mówię, jak ono brzmi, bo chciałbym najpierw Ciebie o to zapytać, jak wymówisz to słowo, bo z całą pewnością je znasz, Na pewno jest nasz. Czy w języku angielskim ktoś wypowie je jako hit? No przecież to logiczne, proste, dość popularne słowo: hity muzyczne. Tymczasem warto tutaj lekko pogrozić palcem, ponieważ tego słowa w języku angielskim nie wymówimy jako hit. A nie jest to takie oczywiste wśród osób uczących się, ale też wśród osób nauczających angielskiego, bo słyszałem wielokrotnie, jak nauczycielom zdarzało się mówić na to słowo hit. Oczywiście wiele można wybaczyć, ale w przypadku tego słowa warto się na nim lekko pochylić, uderzyć się w pierś. I zniwelować ten ewentualny błąd, wymawiając to konkretne słowo jako hit. A dlaczego tak? Ponieważ i, nasze polskie i, czyli angielskie i, w wyrazach najczęściej brzmi jako i. Tak samo mamy w słowie big, czy na przykład dig, czyli kopać. I żeby pozwolić Ci to zapamiętać raz na zawsze, wyobraź sobie taką scenę, że stoi jakiś twardziel, taki z hollywoodzkich filmów, i on nie zna angielskiego, i mówi do innego twardziela, Hit me! Bo chce, żeby ten drugi go uderzył. Na co ten drugi się dziwi i myśli sobie, jak niby ja mam cię ogrzać. Ponieważ mówiąc hit, tak naprawdę mówimy to słowo: czyli ciepło, jako rzeczownik, czy też ogrzewać, nagrzewać. So, hit me, uderz mnie, wali mnie, natomiast hit me, ogrzej mnie. To tyle, jeżeli chodzi o ciekawostkę z wymową tego słowa. Już teraz jestem przekonany, że będziesz wypowiadać to poprawnie. Natomiast ciekawostki z tym słowem się nie kończą, bo już z rękawa wysypuje się kolejna, że jest to czasownik nieregularny. Co to znaczy, że jest nieregularny? Otóż nie odmienia się w czasie przeszłym w taki standardowy, najpopularniejszy sposób czyli poprzez dodanie końcówki ed. Tak jak to bywa w przypadku właśnie czasowników regularnych. A czasowniki nieregularne w formie przeszłej, jak wiadomo, mogą mieć całkiem inne słowa. Jednak warto zapamiętać tutaj taki lifehack, że bardzo często te krótkie czasowniki, takie literowe one najczęściej mają taką samą formę przeszłą, jak formę teraźniejszą. Czyli HIT to będzie tak samo w przeszłości. HIT cut, czyli ciąć, coś przecinać, ale też kaleczyć się, to będzie tak samo w formie przeszłej cut. Zatem jeżeli chciałbym powiedzieć, że ona mnie uderzyła, powiedziałbym she hit me. Ona mnie czymś walnęła, ona mnie czymś uderzyła. A teraz zagadka do sekcji komentarzy. Jak powiedzieć, że ona uderza, na przykład mnie, codziennie? Zobaczymy, jak stoimy z podstawami gramatyki. A jeżeli nie masz pojęcia, a chcesz nieco poprawić swoją gramatykę, to na końcu co nieco o tym wspomnę. Zatem wiemy już na pewno, że to hit oznacza uderzać, jakby walnąć. Dlaczego zatem to słowo jest związane z piosenkami? Na przykład mówi się: hity lat 90. Czy to jest prawdziwy hit? W języku polskim możemy sobie na to pozwolić, mówiąc: hit. No przecież to logiczne. To był taki hit, że uderzył wszystkich, zwalił wszystkich z nóg. Ta piosenka to było prawdziwe hit. Uderzenie. Ma to teraz sens? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy zatem do kolejnych zwrotów, do kolejnych propozycji związanych z tym słowem. Uderzać też można jakieś miejsca. W języku polskim też moglibyśmy przecież powiedzieć: Uderzam na siłownię. I ma to sens. Więc tutaj praktycznie możemy to przerzucić na język angielski: Hit the gym. I need to hit the gym co byśmy mogli przetłumaczyć jako po prostu muszę udać się na siłownię, muszę zacząć ćwiczyć, muszę uderzyć w siłownię. I gained up, so I gotta hit the gym. Można uderzyć też w drogę. Hit the road. Znasz to na pewno z tej popularnej piosenki. Nawet wspominałem o tym w jednym z materiałów. So hit the road. Uderzyć w drogę, uderzyć w trasę, wyruszyć gdzieś w jakąś podróż. Ale ciekawym powiedzeniem jest też hit the spot, czyli uderzyć w miejsce. I w języku angielskim to hit the spot oznacza trafić w sedno. Jeżeli na przykład ktoś odpowiedział jakąś błyskotliwą ripostą. Można odpowiedzieć you hit the spot, czyli uderzyłeś w miejsce, trafiłeś w miejsce, trafiłeś w punkt. Hit może też być pewnego rodzaju osiągnięciem, jakby takim trafieniem. Popatrz. My video hit 1000 views, czyli moje wideo Uderzyło tysiąc wyświetleń. Oczywiście w języku polskim byśmy przetłumaczyli to jako moje wideo zebrało tysiąc wyświetleń, miało tysiąc wyświetleń. Natomiast spójrz w logikę tego zdania, to wideo zostało jakby uderzone, zbombardowane tysiącem wyświetleń. Ma to sens? Mało tego, moglibyśmy też zamiast views powiedzieć hitch. Czyli wtedy to hitch to są takie małe uderzenia. Tutaj mamy rzeczownik, a właściwie rzeczowniki, a tutaj mamy czasownik. Czyli moje wideo uderzyło tysiąc. Uderzeń, czyli wyświetleń. Jednak uderzenie może także zaskakiwać. To hit somebody with something, czyli uderzać kogoś z czymś, co oznacza zaskakiwać kogoś. No bo u nas też w języku polskim jakaś informacja może nas uderzyć. To było jak grom z jasnego nieba. Uderzenie. Przykład: You're pregnant. You hit me with this information. Jesteś w ciąży? Zaskoczyłaś mnie tą informacją. Zatem You hit me with something oznacza właśnie zaskoczyłeś, zaskoczyłaś mnie z czymś. Kolejna fajna propozycja związku frazeologicznego z użyciem słowa hit to hit it off, co najczęściej odnosi się do znajomości i oznacza takie, że coś jakby zaskoczyło, że coś uderzyło i jest pozytywne. Czyli takie coś pomiędzy zaiskrzyło, złapaliśmy wspólny język, po prostu polubiliśmy się. For example, Jane and I hit it off. After our first meeting. Czyli Jane i ja polubiliśmy się po pierwszym spotkaniu. Widzisz, to spotkanie hit it off. Uderzyło i zaskoczyło i okazało się, że się lubimy. Albo po prostu we hit it off straight away. Czyli od razu, żeśmy się polubili, od razu coś nas uderzyło, od razu między nami zaiskrzyło. Kolejna propozycja to hit back. Czyli co? Uderzać z powrotem, czyli może oddawać. W pewnym sensie tak. I w takiej sytuacji zwyczajnej, gdy ktoś komuś oddaje z powrotem, jak najbardziej miałoby to sens, natomiast ten zwrot może być. Nieco głębszy. Oczywiście, można by powiedzieć: He hit me, so I hit him back. On mnie uderzył, więc ja jego uderzyłem z powrotem. Natomiast to hit back oznacza bardziej takie nie pozostawać komuś dłużnym. Bo na przykład wyobrażam sobie sytuację, że znajomy postawił mi drinka, a ja akurat nie mam przy sobie pieniędzy, ale mogę mu powiedzieć: I will hit you back. Schön. No, czyli nie dosłownie uderzę cię z powrotem, niebawem, tylko nie pozostanę ci dłużny. Takie po prostu oddawać komuś, ale nie tylko uderzenie. Czy na przykład to słowo hit może być zlepkiem następującej propozycji? Niestety smutny przypadek. Hit and run. Ten wyraz, właściwie zlepek wyrazów oznacza wypadek, w którym sprawca uciekł z miejsca wypadku. Czyli dosłownie hit, uderzać and run i uciekać. Gdzieś w wiadomościach na pasku moglibyśmy zauważyć hit and run accident jako headline, jakiś nagłówek. Jakiegoś artykułu? Czy też można by powiedzieć I was involved in a hit and run accident. I was the victim. I to już wszystkie ze wszystkich możliwości, z wykorzystaniem słowa HIT. Oczywiście, że nie. To tylko taka mała kropeczka możliwości i zachęcenie ciebie do dalszej eksploracji. Natomiast, jeżeli. Gdzieś pod skórą czujesz, że fajnie by było zostać ze mną nieco dłużej, że w ciekawy sposób tłumaczę te zwroty anglojęzyczne, zostań ze mną dłużej. Koniecznie przetestuj Enlinado 500 zwrotów, w dużym uproszczeniu ponad 500 zwrotów podzielonych na kategorie, do tego ćwiczenia, do tego native speakers, do tego łopatologiczne tłumaczenie każdego słowa występującego w danym zwrocie. Jeżeli uczysz się angielskiego, nie może Cię zabraknąć w tym projekcie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!